Witam państwa. Za nami kolejny konkurs grafiki komputerowej w Zespole nr 9. Ze mną jest pan Rafał Traczyk, nauczyciel informatyki ze Zespołu szkół nr 9. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Proszę mi powiedzieć, na czym dokładnie polega ten konkurs? Konkurs polega na tworzeniu pocztówek elektronicznych, plansz elektronicznych, które mogą być wykorzystywane do promocji miasta Koszelina. No to który to już jest konkurs? Konkurs trzynasty międzyszkolny, ale licząc tak jak trzeba, to jest w tej chwili drugi wojewódzki. Do kogo skierowany i jaki jest główny cel tego konkursu? Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych całego w tej chwili województwa zachodniopomorskiego. Zainteresowanie spore? Spore zainteresowanie. Dostaliśmy prawie 100 prac z całego województwa zachodniopomorskiego, ze Szczecina, z różnych naprawdę miejscowości. Ciężko wybrać, bo tylko 14 możemy mieć finalistów, bo tyle mamy miejsc w pracowni komputerowej. Czyli grafika komputerowa cieszy się sporym zainteresowaniem wśród młodzieży. Tak jest. Tak jak pani redaktor powiedziała, zainteresowanie jest spore. Grafika komputerowa w naszym życiu występuje na każdym kroku. No właśnie, czym jest grafika komputerowa? Kim może być grafik komputerowy? Grafik komputerowy może być nawet twórcą rzeczywistości, w której przyjdzie nam żyć, bo to on dokonuje na przykład wizualizacji budynków, których jeszcze nie ma, a dopiero są w fazie projektowania i będą budowane. W tym roku tytuł, hasło wojewódzkiego konkursu Koszalin miastem europejskim. Jakie prace napłynęły? Tak, jest to tytuł finałowy i dlatego też nie wiem jakie będą prace. Aha, bo to bo... Dwa są tak dwa etapy. Tak. Pierwszy etap na czym dokładnie Moje polega? miejsce w zachodniopomorskim, to był pierwszy etap i faktycznie tutaj każdy z uczestników musiał zrobić pocztówkę zachwalającą lub uwydatniającą walory swojej miejscowości, w której mieszka. I co napłynęło? Jakie prace? No, napłynęło szereg prac naprawdę. Niektórzy zrobili pocztówki pod tytułem Kocham koszalin. No niestety nie był to temat konkursu, ale inwencja twórcza uczestników naprawdę jest godna pochwały i prace były różne, różne, ale o charakterze, że tak powiem, patriotycznym, ponieważ ukazywały miejscowości, w których uczniowie mieszkają. Ten drugi etap, który dzisiaj się odbył, na czym polegał? Drugi etap, który się odbył, polegał na utworzeniu już na miejscu z 70 zdjęć, które wykonali nasi uczniowie, jakiegoś takiego fotomontażu, kolażu, takiej pocztówki elektronicznej, która mogłaby zapraszać do nas ludzi przyjezdnych, ale też pokazywać, że jesteśmy nowoczesnym miastem europejskim. A skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby zorganizować taki konkurs kilkanaście lat temu? Są ludzie em, zakochani, że tak powiem, w Koszalinie. Koszalin bardzo ładne miasto, ekologiczne, zielone, spokojnie, bardzo fajnie się tu żyje i mieszka. Nasi uczniowie też to widzą, ponieważ biorą udział w tym konkursie i też widzą sens. No i ponieważ byli uczestnicy, próbowaliśmy czegoś takiego, no i wpadliśmy na pomysł, żeby u nas w szkole w elektroniku, koszalińskim elektroniku, tym, gdzie jest kierunek technik, informatyk, w tej chwili Mamy technik organizacji reklamy, więc takie bardzo informatyczne kierunki komputerowe, aby utworzyć, wyjść do uczniów, utworzyć konkurs propagujący właśnie grafikę komputerową, ale połączoną z wizualizacją miasta, miejscowości swoich uczniów. Skąd, jak pan myślił, młodzieży takie dosyć duże zainteresowanie właśnie grafiką komputerową? No pewnie z gier komputerowych, ze smartfonów, tabletów. Tam, tam grafika komputerowa musi być, bo to ona uatrakcyjnia ten przekaz. No jeżeli chodzi o informatykę, to tutaj zmienia się naprawdę sporo. Pan pamięta pierwszy konkurs, jak to było, jak to się zmieniało przez te kilkanaście edycji? Tak, pierwszy konkurs. No uczyliśmy się wszyscy też tworzenia takiego konkursu w tej chwili. W tej chwili. Czyli mamy 20 firm, dzięki którym nagrody są fundowane. Jest to naprawdę szeroki wachlarz nagród. Nagrody są elektroniczne, wartościowe, dyski twarde, drukarki, skanery, pendrive, głośniki. No bez tych 20 właśnie firm, w tej chwili 20, no liczymy cały czas na więcej, bo się rozwijamy, no ale, ale właśnie jest to pozyskiwanie, no uczenie się po prostu, cały czas się uczymy. A jeżeli chodzi o samą informatykę, o samą grafikę komputerową, to co tu się zmieniło w grafice komputerowej? No na pewno programy. No i się upowszechniła. Kiedyś komputer nie był tak popularny. W tej chwili każdy uczeń w naszym domu może realizować swoje przekazy live na żywo poprzez Facebooka. Każdy może sobie zainstalować za plecami green screena i pokazywać różne no, rzeczy dostępne kiedyś tylko w telewizji. No właśnie mi się wydaje, że teraz małe dziecko to się chyba rodzi z komputerem w ręku, z laptopem, z tabletem. Nie przesadzamy czasami? No jest to na pewno potrzebne bardzo dużo, no to jest, to jest narzędzie, tak samo jak nóż, więc dobrze wykorzystywane, bardzo pomaga nam w życiu. Ale my właściwie cały czas siedzimy na mediach też społecznościowych. Cały czas mamy w ręku ten telefon, ten komputer. Może tak, jak pani redaktor powiedziała, słusznie, może po prostu się tego uczymy, bo jest to nowe narzędzie, którego trzeba się nauczyć po prostu. Wróćmy do samego konkursu. nagrody to już wiemy jakie? Czy jeszcze oprócz tego jakieś profity? Oj tak, tak. Konkurs oprócz tego, że od samego początku jest objęty honorowym patronatem prezydenta miasta Koszelina, również od dwóch lat jest objęty honorowym patronatem zachodniopomorskiego kuratora oświaty. No i to umożliwiło gimnazjalistom uzyskiwanie dodatkowych punktów wliczanych przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych całego województwa zachodniopomorskiego. No właśnie jak to się stało, że konkurs stał się wojewódzki? No właśnie poprzez ten rozwój już doszliśmy do jakiegoś tam etapu, że tak powiem, dojrzeliśmy do tego, aby poprosić Kuratorium oświaty zachodniopomorskie o pomoc, o, o jakąś taką pomoc dla nas merytoryczną, aby faktycznie tutaj nauczniowie mieli szansę wykazania się nie tylko z miasta Koszelina, tak jak to było w poprzednich latach, bo zawsze punkty były dodatkowe, ale tylko do szkół ponadgimnazjalnych miasta Koszelina. Natomiast obecnie do wszystkich szkół województwa zachodnio-pomorskiego. A czy pan ma taką wiedzę, co się dzieje z tymi uczniami, którzy kiedyś brali udział właśnie w tym konkursie? Czy oni poszli do elektronika? Czy oni teraz się zajmują grafiką komputerową może? Więc tak, mam taką nawet wiedzę i powiem, że część uczniów przychodzi do nas, do koszeńskiego elektronika, część przychodzi na kierunek nasz technik informatyk, ale nie tylko. Mamy jeszcze i technik elektronik, technik elektryk, mamy elektronika, elektryka, właśnie technik organizacji reklamy także naprawdę cały wachlarz potrzebnych jakże zawodów takich przyszłościowych nawet ale część uczniów idzie do liceów mimo wszystko wybierając profile informatyczne i również z grafiką komputerową potem co się dzieje bo z niektórymi absolwentami że tak powiem już tych liceów też yy, mam kontakt tworzą swoje firmy a firma wiadomo musi mieć stronę internetową no i te umiejętności graficzne bardzo im się przydają potem w przyszłości Życiu, bo sami wykonują to, za co musieliby płacić innym osobom. No właśnie, jeżeli chodzi o sam przedmiot informatyka, co tu się y, zmienia? Bo zmienia się chyba. Sporo i często. Informatyka w tej chwili jest nastawiona na programowanie, bo faktycznie te aplikacje internetowe, czy też to, gdzie żyjemy, dostęp do banków, do płatności elektronicznej, czy wszystkich usług, no to faktycznie już wymaga programowania. Więc informatyka jest nastawiona w tej chwili na programowanie, ale musi być również i technologia informacyjna, czyli korzystanie z internetu, muszą być pakiety biurowe, musi być ta grafika komputerowa, ale nie tylko 2D, również 3D. Musi to być. Elementy, y, muszą być to elementy projektowania. No jest naprawdę szeroki wachlarz y, możliwości, ja już pomijam kwestie sprzętowe. Y, ja tylko mówię w tej chwili o oprogramowaniu. No, i to programowanie też już się pojawia w szkole podstawowej? Na szczęście, na szczęście, dlatego że faktycznie, tak jak pani redaktor kilka razy wspomniała, no, dzieci prawie rodzą się z tabletem czy z telefonem i faktycznie muszą świadomie korzystać. Świadomie, również pamiętając o niebezpieczeństwach i zagrożeniach płynących z tego, ale i wielkich zaletach, które przewyższają moim zdaniem zagrożenia. A te największe zalety to Największe zalety, no, nie musimy mieć, brzydko powiem, encyklopedii w domu, nie musimy mieć słowników i tak dalej. Mamy nieograniczony dostęp do zasobów internetu. Pomijam już encyklopedię, ale fora, fora internetowe. Ludzie, którzy zajmują się poprzez swoje pasje wyłącznie jakąś cząstką wiedzy, mogą nam dostarczyć informacji, których nie znajdziemy nigdy w książkach, bo całe życie na przykład no, swoje spędzają nad zgłębianiem jakichś tajników na przykład programistycznych lub sprzętowych i możemy wiele tam wyczytać czego w książce się nie dowiemy. Umiejętne korzystanie z internetu naprawdę pomaga. No ale są też niestety yy, i wady. No tak jak każdego narzędzia, którym się posługujemy samochodu no dokładnie. Wszystko, samochód jest również niebezpieczny nawet bardzo. Wracając jeszcze do samego konkursu, kto ocenia te prace? Prace oceniane są nawet przez naszych byłych uczestników konkursu, przez uczniów, którzy po prostu mają jakąś wiedzę, ale oczywiście prym wiodą nauczyciele przedmiotów informatycznych i graficznych. Ja bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Rafał Traczyk, ze szkół nr 9. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję państwu.